Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. On a run from my given disaster, speed away from the holy mind. Zobaczcie, jak pusto jak na razie. Ciekawe, co tam dalej będzie. Straszne te maski, co? Nie można oddychać. Ale jakby ktoś chciał powiedzieć, że łamiemy prawo nie noszenia masek, to pocałujcie mnie w nosa. O, tyle powiem. Jak wiemy, że trzeba maski. Jak wiemy, że trzeba maski nosić, to maski nosimy i uspokójmy się wszyscy. Zamówiliśmy śniadania. Nie wiem w ogóle, na jakim miejscu jesteśmy, co to za miejsce. Żyrafa. Bardzo ładnie wygląda, zobaczcie, przepięknie. Radosława też wygląda przepięknie. Ale okazało się dopiero, jak przynieśli do stolika, że nawet nic nie powiedzieli, że przepraszamy, ale nie mamy chleba. Wiecie, do tego zawsze jest jakiś tos. Duże to jest, olbrzymie, ale... No ale, ale pięknie wygląda. Smacznego. Jednak się znalazł chlebek, ale zobaczcie, jakie ładne naczynia, przepiękne. W ogóle już naruszyłam to śniadanie, ale tak pięknie podane i naprawdę smaczne, co? Naprawdę pyszne, także żyrafka, spoko. Także jesteśmy po pysznym, pysznym śniadanku. Naprawdę przepyszne, co Radosław? Well impressed. Well impressed, no, naprawdę dobre. Pijemy sobie kawunię i za ile mamy samolot? Za godzinę. Półtora. Na spokojnie, pijemy kawkę, potem pójdziemy na piwko. Piwko będziesz chciał? No, bo ty masz szampana zamówionego do samolotu. Ty też masz, ja sama go nie wypiję. Wypijesz butelkę szampana? Nie, Bebe, ty będziesz pił ze mną. 4 godziny? Ej, wypijesz. Także... Ale pyszne śniadanie, jedno z lepszych, to chyba najlepsze śniadanie angielskie, jakie jadłam, powiem ci szczerze. W Landudnie kiedyś jedliśmy. Tak, w Landudnie było dobre, no. No w Landudnie, ale nie, to jest lepsze. Pyszne. Gdyby nie afera z chlebem, afera, to by było 100%, afera? 100 na 100, a tak jest 30. A tak jest 100 na 100. No, nie, pyszne. Naprawdę pyszne, dobrze. Naprawdę, bardzo, bardzo, jeżeli jesteście gdzieś tutaj na lotnisku. A Radio nie zaczyna narzekać tak jak Jola. Radio cały czas narzeka, tylko Jola nie nagrywa jak Radio na. Jola kasuje. Narzeka. Jola kasuje, bo to za Jola... każdym razem jak jedziemy gdziekolwiek, Radio na lotnisku się tak stresuje, że chce szybko załatwić to i żeby sobie usiąść, odpocząć. A Jola cały czas chce zobaczyć to, chce zobaczyć tamto, a Radio się denerwuje. Radio jest taki nerwus. Radio jest taki nerwus, że wy nie macie pojęcia. Ja wam tego wszystkiego. Ja wam tego wszystkiego tutaj oszczędzam, bo gdybyście wiedzieli, jaki z niego nerwus. I Radio się czepia. I jest czepialski i to ja od niego się nauczyłam narzekać. Tak. Ale Jola pokazuje więcej ten, także Radio święty nie jest. Ale widzisz, ale właśnie widzisz, jak pozor mylą, nie? Bo widzą tylko to, co pokazujemy, ale to nawet raz to czasami narzekasz. Wiesz co chodzi? Ale to mniejsza z tym. Ale telewizja kłamie. Gdzie tu jest dziura? Nie widzę tam. Gdzie jest te krubiańskie pudełki? Także ten, telewizja kłamie. Coś jeszcze z butsa kupić. Ten było taki dobry do ust. Ty będziesz musiał używać. Żel do ryja mojego wzięłaś, tak? Tak. Idź po tą agrafkę. No. Agrafkę i... No i jak chcę tego, Monstera? Nie ma tu Monstera. No to znać, żeby nie był. Będę ci chodzić po lotnisku. Thank you. Well impressed with that. Oh, thank you. Nie będę łaziła i ci szukała. Najważniejsze, że mamy kupioną wodę na podróż, tak jak Radio mówi. Zamówił nam szampana i czekoladki. A co? Zamówił nam większe siedzenie. Tak. No bo to czyli jednak 4,5 godziny to ja jeszcze sobie normalnie poradzę, ale Radek jednak jest za wysoki i za bardzo połamany. Tak. Także spoko. Pamiętasz jak ten Dreamlinerem raz leciliśmy? Ale no? Tam były wygodne hotele. Wygodne były? No. Jak chyba wtedy przespałam całą, przespała. Ty zawsze śpisz. O. Zawsze śpisz, a ja cię tak karmię. I wino piję. No. Ale fajne to było. A dopiero na ostatnim się zajarzyłeś, że ci dawałam coś, że no. Coś robiłem. No bo słyszałem, że tymi swoimi grubiańskimi paznokciami coś mi przy tym, przy twarzu trzastce
manipulujesz, insynuujesz predyspozycje jakieś. Dobra, idę do tego buca, bo ten już gada głupoty. No. Zjadł śniadanie i widzicie, co głupoty gada. Jej! Radosław, podekscytowany? Tak, gdzie żarówka stoi. Ja wam powiem, że nawet już się troszkę zaczynam cieszyć, bo do chwili, no cały czas takie mam mieszane uczucia, ale już się zaczynam cieszyć. Ja już się trochę zaczynasz? To już tak trochę tak. Musimy, tak jak to moja mama mówi, życie. Musimy żyć dalej, no. Patrzcie, jakie szerokie schody do samolotu, no normalnie luksus. Nowa lektura na wakacje. Zobaczymy, dam wam znać, czy dobra książka. Jesteśmy na lotnisku, moi drodzy, zobaczcie, jak pusto. Oczywiście trzeba mieć maseczki i sprawdzają taką formę lokacyjną, tak? Lokacyjna to jest, TSHD? Lokalizacyjna, tak jak w Polsce. Szczepionek nie sprawdzali, bo w Anglii sprawdzali, nie? My w samolocie 25 stopni. 6. 5. 25 stopni, godzina 17. 25, 17 jest napisane. Birmingham, ja. No to musisz zmienić. Musisz lokalizację użyć. A, musisz zrobić. To jest taki niekumaty. Powiedziała nam pani, bus numer 21 idzie do busa numer 26. Drze się na mnie, krzyczy, jole, jele. Na samym środku ludzie się patrzą na niego, powiem wam, że po prostu masakra. I nie słucha, nie słucha. Jeszcze mówię, chodź tutaj, nie, 26! Dobrze, tutaj pan obok powiedział, że powinna miała pozwolić pojechać o 26. A kierowca dawał mi swoje okulary. Okulary, więc wszystko dać, i mózg też ci powinien dać. I uśmiech ci powinien dać. Sobie uważaj. Pochodzisz jak na burmuszony. Twój mąż nie ma mózgu? Chodzisz jak na burmuszony. No na wakacje, jak przychodzi do wyjazdu, to nie ma, zupełnie głupiejesz. Idziesz, nie, tam zupełnie nie trzeba. Głupiejesz. Masz za mną iść jak zabłocki po mydle. Jak wyjedziemy, zobaczymy, czy będziemy z takimi ludźmi, z którymi byliśmy w samolocie. Przegadaliśmy z nimi, ale chyba nie. Przegadaliśmy z nimi całą drogę, pośmialiśmy się. Także zobaczymy. Ale jak na razie ich nie widać. Dobra, mamy pokój 302, już stwierdziliśmy, że widoku na morze raczej mieć nie będziemy, Radosław stwierdził, ale ładnie. 30 stopni obecnie jest, jest godzina po 18. Krążyliśmy przez godzinę. Patrz, mają basen i... A, tam wody nie ma w tym basenie. Nie mają. No, u nas są niby dwa baseny, tak? Dwa baseny. Pamiętaj, Radosław, żeby jutro zabukować tą restaurację. Bo jest też tutaj restauracja a la carte i którą trzeba zabukować prędzej. Wow, zobacz tam co mają, patrzcie. Widzicie restaurację na samej górze. Uaa! Czekaj. O matko, ale widzisz jak tam się jedzie tą windą? Nigdy w życiu. Także taka restauracja nam niepotrzebna. Też jesteśmy wysoko. Nasz basen mały? Taki mały? A to dla dzieci. Wiesz co? Chyba jednak będzie morze widać. Też jest morze. Otwieraj. No to ty masz kartę, przecież ja zawsze robię pierwsze wrażenie. Proszę. No zobaczymy co tu jest, jak tu jest. Ciemno. Łazieneczka, no dzień dobry. Widać, że ładna, nowa, nowoczesna. Ślicznie. O, wow. Pięknie.
mały, powiem ci, ale fajnie łazienka. Ja chcę widzieć to, co się dzieje tutaj. No pokazuj, Boże, co tu się stało? Jest. Jest w modzie? Baseny są? Boże, gdzie tu masz morze? Ale ciepło. A mamy morze. To jest jeden basen, tak? A tam jest drugi? No też już w cieniu o tej godzinie. Szkoda. A tam jest bar 24 godziny na dobę. Oj, tu dziewczyna na tym. Ale super. Ślicznie. Panna Radkowi tam wszystko tłumaczy, ale powiem wam, że mamy wielkie szczęście, bo zobaczcie, teraz tutaj wszystkie flory są tak samo. A my tych na dole tutaj widzimy i tych na dole też, ale nam nikt nie będzie zaglądał, bo są na tym samym poziomie co my. Super. Fajnie. No to dobra, no to jeszcze raz szybko polecimy. Tu jest łóżeczko. Co powiedziało? Jedyna klimatyzacja to wiatrak, tak? Nie, jest klimatyzacja, aha, tylko nie działa, ale są drzwi otwarte. A, no to tak jak normalne. Telewizor. Czajniczek, kubeczki, tutaj mamy barek uzupełniany co dwa dni, czyli woda gazowana, niegazowana, dwa piwka, kola, jakieś pierdołki, co tutaj na buty chyba, tak? Mhm. No i spoko, co? Pewnie. Idę jeszcze zobaczyć do łazienki, jak to wygląda, ale fajne lampeczki, widzisz, takie małe i duże, widzisz? Szafa, radio jest! Co jest? Wreszcie, pierwszy jest chyba hotel, w którym od razu jest żelazko. A ja w domu wszystko prasowałam. Jest! I deska. Super. A tam dodatkowe koce, jakby nam było zimno. Tutaj jest łazienka. Super! Nowiesieńkie wszystko. Super, rewelacja. Bardzo ładnie. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona jak na razie. Nie mam na razie baterii, nie mam gdzie naładować, ale powiem wam, że wygląda to przepięknie wszystko. Aha, to jest to Ala Menu, tak, Krystal? Tutaj jest cało nocny 24 godziny na dobę bar. I gdzieś idziemy do tej drugiej restauracji, ale jeszcze nie wiemy, gdzie to jest. O, tutaj chyba. No. Także dobra, idziemy. Jeśli chodzi o obiekt, to musimy chodzić w maseczkach. Chyba właśnie, że wiecie, jesteście gdzieś w restauracji albo gdzieś tutaj na dworze. Ale w recepcji to nie trzeba nosić. Znaczy może, na dworze nie trzeba nosić, tylko jeżeli się idzie do recepcji, o, w ten sposób. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que paso entre yo solo cuenta todo. Y si tu quieres te pone a buscar. Como tu lo mueves a pa pam pam. Haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Tu piel caramelizada. Esa voz tan delicada no demuestra lo que tú haces con mi piel. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que paso esto y yo solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves rapa pam pam. Haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no pasa nada. Solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame. Ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame. Ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Estás en mi zona. Cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechao. No vamos pa'l hotel.